Zaczynajmy kolejny dzień. Wróciłem dzisiaj do garażu. Będziemy sobie przygotowywać silnik do składania. Ale najpierw musimy rozładować trochę klamotów z mojego auta. Zaraz wam pokażę, co przywiozłem. Bagażnik znowu cały zawalony różnymi rzeczami. Zaraz sobie rozpakujemy. Tu mamy nasze części z biura. Mamy tutaj taki czerwony stojaczek. Zaraz go wyładujemy i pokażę wam, o co chodzi. Tak więc co tu mamy? Mamy przede wszystkim uchwyt do silników, odkurzacz, który mi się zaraz przyda, jakaś szczotka zuciana. Ale najważniejsza rzecz to uchwyt. Po co przywiozłem sobie uchwyt? Przywiozłem go przede wszystkim dlatego, że potrzebujemy zdjąć naszą miskę z silnika. Dolną i miskę górną sobie zdejmiemy. Jako że jeden z naszych subskrybentów być może wspomniał w komentarzach, że potrafi tutaj ta miska się pocić w tym miejscu. Dlatego to zdejmiemy i zrobimy nową warstwę uszczelniającą. Mamy dość dużo kleju, żeby to zrobić. Nie powinno nam tutaj skutkować żadnymi drugimi częściami. Jedyne co, no to nasz klej. No i miejmy nadzieję, że obędzie się bez żadnych dodatkowych problemów. Parę śrub od dołu odkręcimy i zdejmiemy sobie tą miskę. Przy okazji zobaczymy, co w naszej misce się znajduje. Może znajdziemy jeszcze jakieś opiłki z naszych naciągaczy, napinaczy. Nazywajcie to jak chcecie. Naciągacz, dobre słowo, bo trochę nas tutaj ludzie naciągają, ale dojdziemy do tego. Opowiem wam zaraz, co się ciekawego wydarzyło. Ale to złożę najpierw stojak, przyciągnę go tutaj i wtedy sobie pogadamy. Stojaczek mam gotowy. Zaraz sobie tutaj znajdziemy jakieś otwory montażowe. Mogą być te dwa. Tutaj zdejmę napinacz i tutaj w to miejsce tak samo się gdzieś wkręcę. Może gdzieś tutaj w głowicę. Zobaczymy, jakie będą śruby tutaj. Bo można by było w sumie się od tyłu tutaj wkręcić, no ale będziemy potrzebować przede wszystkim miejsca do rozrządu. Tak więc postaram się złapać go tutaj z przodu. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Więc o tym teraz, co tu się wydarzyło, bo trochę się wydarzyło, tego nie było na filmie ostatnim. Tak więc zdecydowałem, że zdejmujemy wszystkie tutaj komponenty u góry, czyli chłodnicę oleju.
silnikowego. Tu mamy zawór, mamy parę uszczelek, które wszystkie wymienimy. Tu są jeszcze takie dwie klapki. Też sobie wymienimy uszczelki na nich. Wymyjemy wszystko, wyczyścimy. Zobaczcie, tutaj przez te parę lat użytkowania zrobił się nam niezły gnój. Przede wszystkim mamy też tutaj wycieki oleju. To jest znana sprawa, jeżeli chodzi o grupę Volkswagena, Audi i nie tylko w sumie, bo to i Ford, i Mercedes ma podobne historie. Uszczelki pod chłodnicami oleju po prostu się kończą i trzeba je wymieniać. Tak więc tu sobie to wymienimy, wyczyścimy, wymyjemy, żeby było wszystko ładnie gotowe do składania. Tutaj mamy dalszy etap naszych prac, które przeprowadzimy, czyli zdejmujemy miskę dolną, która jest sklejona, i górną tak samo jest sklejona. Tu mamy jeszcze dodatkowo łańcuch pompy oleju, jeden napinacz, jeden ślizg. To też będziemy mieć nowe. Części są zamówione i teraz odnośnie właśnie części. Tak a propos. Części miały być na piątek. Dzisiaj jest sobota. Miały być na piątek w centrali Audi, tutaj w lokalnej, gdzie pracujemy. Po telefonie od nas okazało się, że paczki, które przychodzą w piątek wieczorem, po południu, no cholera tam wie kiedy. W każdym razie nasza paczka z częściami będzie gotowa do odbioru w sobotę. Po telefonie w sobotę rano okazało się, że pan na temat tej paczki nie wie nic. No i sobie czekamy, tak? Czekamy sobie na odpowiedź teraz Audi, kiedy paczka będzie do odbioru, kiedy te części faktycznie dojdą do nas. I dzisiaj zamiast tak naprawdę składać nasz silnik do kupy w całość, no to będziemy czekać. Będziemy czekać na części, ale mamy co robić. W każdym razie mam nadzieję, że dzisiaj wykonam ten zabieg z przygotowaniem silnika, czyli czyścimy sobie górę, przygotowujemy nam górę do założenia tutaj wszystkich naszych nowych uszczelniaczy i komponentów, które będziemy sobie czyścić. Mamy tutaj taki stół na podłodze z naszymi częściami. Dość to jest poukładane w miarę logicznie. Miejmy nadzieję, że wszystko wróci na miejsce. No i co? Zabieramy się do pracy. Przywiozłem sobie swój odkurzacz, którym zaraz będziemy to wszystko tutaj, te brudy, wciągać odkurzaczem. W żadnym wypadku nie wolno ich wrzucać tam do środka. Tam mamy silnik. Tam mamy układ olejowy. Także no nie róbcie tego, tak? Jest to jak najmniej wskazane. Możecie sobie narobić dużego kłopotu, jeżeli tam wam powpadają jakieś takie rzeczy jak te. Wiadomo, filtr to wyłapie, ale są rzeczy, które mogą iść wam na panewki i tak dalej, i to może być pierwszy stopień do końca waszego silnika. Także uważamy tutaj, żeby nam nie powpadało nic do środka i zaraz biorę się do pracy. Tak więc mamy miski zdjęte już obydwie. Tutaj mamy taki rzut oka. Mamy zawór powrotu oleju. Tu jest uszczelka. O, właśnie taka. Także musimy ją domówić. Pompa zdjęta, wszystko jest tutaj zdjęte. Tu często wycieki stąd są. Tu jest duże ciśnienie oleju i potrafi olej się wydobywać albo na zewnątrz, albo do komory, gdzie jest miska. Tak to mniej więcej wygląda. To już trochę było oczyszczone. Zobaczcie, widać. Znowuż widać silnik.
ale nam się trochę wylało, ale nie mamy już piachu tutaj. Wszystko odkurzyłem sobie ładnie, wyczyściłem. I teraz taki mały update, jeżeli chodzi o części. Niestety części będą dopiero we wtorek. Mamy sobotę. Ponoć zostaje wysłany do innego oddziału. Ile jest w tym prawdy? Nie wiem. W każdym razie trzeba będzie czekać do wtorku. Na dzisiaj wydaje mi się, że to wszystko. Tutaj mamy trochę części, żeśmy sobie pomyli, poczyścili. W miejscu jeszcze żeśmy znaleźli kawałki napinacza, ślizgu. W smoku samym też mieliśmy tutaj odrobinki teflonowe. Także siatka, która jest tutaj, zabezpieczyła przed dalszą migracją tych części niepotrzebnych w układzie smarowania. No i cóż, no tak jak widzicie, mamy troszeczkę rzeczy już pomytych wstępnie. Też jeszcze będziemy myć sobie na gotowo. Ale no, na dzisiaj kończymy pracę i spotykamy się w przyszłym tygodniu. Koło wtorku środy, no zobaczymy. Oby części dotarły wreszcie do nas i żebyśmy mogli kończyć nasz projekt, bo troszeczkę nam się to wszystko przedłuża. Tak więc do zobaczyska i na razie, trzymajcie się.